No i ruszamy dalej. Co my tu mamy? A to troll. Myślałem, że to jakieś dziwne zwierzę. Czym się różni troll od śnieżnego trolla? Tylko kolorem? Czy któryś jest silniejszy? Dobra. O, żeś poleciał. Pojawili mi się jeszcze dwaj przeciwnicy. Mam nadzieję, że to nie są trolle same. Dobra. Na razie wezmę ten łój, nie wiem po co w ogóle. Ale może się przyda później. Coś mi zadało obrażenia. Chyba stanąłem po prostu na kostkę jakąś. Po raz kolejny stajesz w obliczu klęski. Się zdecyduj w końcu, z kim gadasz. Czy z Arenem? Czy ze mną? Bo raz gadasz o klęsce, raz o tym, że języka sztoku musisz używać, a teraz znowu coś. Dobra. Może jest kubańce. Nie jesteś Arenem, prawda? Przysłał cię tu. No nie jestem Arenem, jak trafnie zauważyłeś. Chwila, chcę zobaczyć, co jest tutaj. No masz. Tego nie chciałem tu spotkać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, mamy go. Co ja znajdę tutaj? Trochę się pogubiłem. Tam była brama, którą chyba można otworzyć. Kolejny troll. Oj, oj, nie mam krzyku. To jest trochę złą wiadomością w takiej chwili. Dobra, mam cię. No i zobaczmy, czego on tu pilnował. O panie, żeś tu zrobił niezłą masakrę z kogoś. Ktoś naprawdę miał pecha. Nawet głowa jego tu jeszcze stoi. Albo raczej czaszka sama. Skórzane karwasze. Tego to akurat niezbyt potrzebuję. Dobra. Nie wygląda na to, że po prostu mogę się już udać tam do bramy. Nic tu ciekawego więcej nie ma. O, te szkielety gdzieś tam poleciały sobie dalej. No i otwórzmy to. Już myślałem, że się nie otworzy coś tak długo. Jak te szkielety tam dorwać? O! Dobry. Ty skubańco. No chodź tu. Dobra. O, jest jeszcze jeden szkielet. No nie, nie mówcie, że to są te lodowe upiory. Po prostu nienawidzę ich. Czym ty jesteś? Okej. Ognik. Kurde, bije mnie ognik. Ale wydamy, co robicie. O kurde. Aj, coś mnie od tyłu zabiło. Myślałem, że jak go zabiję, to ten wybuch mi nic nie zrobi. Ale chyba byłem w błędzie. Dobra, spróbuję zabić te ogniki tutaj, żeby tam za nimi nie lecieć. Chodźcie tutaj, jeden po drugim. Dobra, jest jeden załatwiony. Dobra, mamy drugi. Trzeci. Aha, to ty mnie tam wtedy zabiłeś. Czym ty jesteś do cholery? Nie podoba mi się on. Coś podejrzewa, że może... Matka ogników. Podejrzewa, że może mnie bardzo łatwo zabić. No, mamo.
Mamo, co ty robisz? O, co jest? Dobra, dobra, dobra. Wiem, wiem, wiem. Daj mi chwilę. O, chcesz być za dwago? Nie, mamuśka jeszcze żyje. Dobra. Damy sobie z nim radę. No, załatwiona. Coś miałeś ciekawego? Lśniący opył. Nigdy jeszcze tego nie spotkałem, więc sobie wezmę. Okład z ognika? Efekt nieznany. Ciekawe, ciekawe. Czemu ja tak wolno chodzę? Czemu nie mogę tego przeszukać? O, dobra. No, kuferek. 20 ma ten sztyletarz. Ciekawe, pierwszy raz spotykam tak silny sztylet. Mój poprzedni miecz tyle miał. Trumna. Czaszka. Dobra, tego raczej to nie potrzebuję. Chwila, gdzie jestem? No, jeszcze kawałek drogi przede mną. Więc chodźmy. Przestrzegam cię, że twoja własna moc może stać się twoją zgubą, że sprawi... Każdym razem jak ten gościu do mnie przemawia, to mi zżera całą manę. Troszkę to niewygodne jest. Dobra. Wiedziałem, że tu gdzieś jest księga, żeby się nauczyć magii lodu, albo coś w tym stylu. Ale ja to na szczęście już znam. To jest to właśnie. O, dobra, mamy to. Dobra, tu mamy przejście. O, znowu ci z akademii. Ktoś znowu zginął? Ilu was zostało? Czterech już. Tam szkielet stoi. Oznaczałoby to nasz koniec. Uda nam się, jeśli będzie. Chwila, tam jeszcze jeden ten duch chodził. Chodź, dasz radę. Chodźmy. No dobra, zostało ich czterech tylko. Z czego zauważymy, że jeszcze jeden tam łaził. Przyjdź. No dobra, to jednak nie był jeden z nich. To był jakiś taki dziwny potwór. No, ile ty masz życia? Nie był prosty. Dobra. Liczyłem, że to będzie lepsze ode mnie. Tam pewnie mogę spaść i zginąć. Hech. Dobra. To możliwe, że to jest jakiś skrót, ale ja wolę nie chodzić skrótami, gdzie później nie mam jak uciec. Dobra, nic tu nie ma. Nic tu nie ma. O! Dlaczego wy tak dziwnie wyglądacie? Kurde, już mnie tam coś magiem bije. Dobra. Dyskubańcze. Jeszcze jeden gdzieś tu łazi. O ty. To dziwne, dlaczego te draugry zaczęły tak wyglądać? Mogli dać po prostu inną nazwę im. O, to wezmę, sztabka mi się na pewno przyda. Dobra, tu leży czyjś kręgosłup, ale to chyba nie mogę nawet podnieść. A szkoda. Mogę podnieść czaszkę, mogę podnieść chyba miednicę, ale kręgosłupu już nie. Czy tam kręgosłupa. Dobra. O, znowu coś będziesz gadać do mnie? O właśnie, i tu był ten skrót.
O. Gdzie ty mnie prowadzisz? Dobra, mamy to. Pokaż mi ten toporek. 30, ale to jest dwuręczna, prawda? Leczenie. No i dobra. Jesteśmy już całkiem blisko, mam nadzieję. Kurde, pokazali nam takiego smoka na początku. Ciekawe, co będzie na końcu. To dopiero zagadka. Ruiny, wszędzie ruiny. Coś mi tu wstanie. Dobra. Jeszcze jeden. O ty kurde, masz swojego ogara jeszcze. Kurde, on mi kondycję zabiera. Za każdym uderzeniem. Co my tu mamy? No. Grupowy paraliż. No, może się przydać właśnie w takiej sytuacji, jak był ten smok i było pełno szkieletów, ale nie wiem, czy to by na nich zadziałało. No właśnie. To wygląda jak pułapki. Już raz się na to kiedyś dałem złapać. O właśnie. Dobra, troszkę w prawo. No i co jest? O, dobra. Pierwszy załatwiony. Z tamtego trzeba trafić. Dobra. Mamy dwóch. Oż ty skubańcu. Jeszcze tam jest jakiś. Co mnie tak bije? Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Podejrzewam, że jest jakiś przeciwnik, a nie pułapka już. No trochę tych przeciwników się tu zrobiło. Mroźny oddech, myślę, mi się to przyda. Oj, chwila. Mniejsza ochrona? A chwila, to też jest pułapka. Kurde, nadal tam się trzyma. Potrzebny mi łuk. Dobra. Ja wiem, że ty jesteś tutaj, gdzieś. Trafiłem? Nie. A ty skubańcu. Dobra. Ten jeden jest rozwalony, jeszcze ten tutaj drugi. O, nie trafiłem. No, co jest z tobą? Dobra. Mamy to. Wezmę sobie te klejnoty, bo to się przydaje. Dobra. No naprawdę, to była niezła pułapka. Trochę mi to naprzykrzyło życia. Dobra, czy ty już do mnie biegniesz? Nie biegniesz do mnie. Ty skubańcu. Gdzie ty jesteś? O ty, nieźle tam spadłeś. Ale tu jest właśnie jeszcze jeden. Dobra. Ojej, co tu się dzieje? Jeszcze wyżej? Ale po co? Dobra, widzę, ten gościu chyba mnie goni. Płytowy hełm, ale nie, mam jakiś lepszy, z tego co widzę. A nie, to był trup tylko. Dobra, gdzieś tam na dole jest. No właśnie. Powiedz mi, jak mam zejść do ciebie?
O, tędy. Znowu mi ten gościu zeżarł całą manę. Dobra, mamy to. Muszę sobie wreszcie co zapisać w tym miejscu. Kawałek już przeszliśmy. No proszę. Oj. Sorki. Nie chciałem. Troszkę się posypał niechcący. Dobra, podejrzewam, tam mamy iść, więc zajrzę sobie tutaj. Oj. Nie. No, serio? Bo nowa tarcza. Wow. Pradawny hełm. Chwila, to też wyjmiemy. Dobra, to też wezmę. To było takie troszkę nawiązanie chyba do Dark Soulsa. Chociaż tak wyglądało, jak takie niby ognisko z wbitym mieczem. Dobra, trochę ciekawe rzeczy tu podniosłem. Nie, to nie tu, w stroju. Pokażcie tą tarczę, bo no, na pewno jest lepsza od mojej. No właśnie, i pasuje mi do mojej zbroi. Teraz chwila, bo ja jedną tarczę miałem do... O właśnie, orkowa tarcza. No niestety, muszę ją wyrzucić. To jest w dodatku jeszcze kradziony przedmiot. No właśnie. Większa odporność na ogień, to mi się może przydać. Ale to też wygląda jak przedmiot do zadania. Płytowa zbroja. Nie potrzebuję tego. To jest moja wcześniejsza zbroja, zanim miałem tą ebonową. Dobra, wygląda na to, że taki secik ebonowy jest znacznie lepszy od innych ciężkich pancerzy. Chwila, jeszcze tam się cofnijmy. Czy niczego na pewno nie przegapiłem? Czy coś jeszcze ciekawego tu znajdę? Dobra, chyba nie. Więc chodźmy sobie dalej. Wow, znowu mi zeżarłeś manę. O! Dobra, zjawił się i pan śmierci. Kurde, jakiś tu mnie ogar od pleców bije. Gdzie jest pan śmierci? Pierwszy krzyknąłem. Dobra, jednak bije tak mocno. Kurde, ciągle mi te nietoperze latają. Dobra, dzięki, że mi dałeś chwilę, żeby mi się krzyk naładował. Strasznie mocno się ładuje krzyk. O, ty skubańcu. Dobra, mam cię już. Jest, udało się. Co ty miałeś? A, ten taki toporek zwykły. Tak, tak, już wiem, że tam jest krzyk. Nie musisz się upominać. Szukam jeszcze skrzynki. O. Kurna, pewnie jakieś 3 sztuki. A nie, jednak 7. Bogactwo. No dobra, co ty masz tu za krzyk dla mnie? Piasek spowolnienie czasu. Czy ja tego już nie miałem wcześniej? O właśnie. Dobra, odblokuję sobie, bo to czasami może się tam przydać, chociaż nie wiem do czego. Ale mam trochę tych dusz, więc sobie nie oszczędzajmy na tym. Ale bieda.
Nie ma skrzynki? Dobra. Zobaczmy. No jeszcze jest kawałek drogi przed nami, a już wygląda to, że to jest ostatnia. To jest kubańczy, znowu mi manę zeżarłeś. No jest trochę tych przeciwników. Dwa szkieleta załatwimy na raz. Oż ty. Dobra, wygląda to, że jesteś tak wielki, że mi tu nie blejesz. Kurde, trochę ich tu się... O kurde, trochę ich się tu narobiło. O, jak miło, że tu wszedłeś. A, zostaw mnie. No właśnie, chciałem Atronacha ognia przyzwać, ale no... Trochę lipa z tym będzie pewnie. Daj mi iskry może. Kurde, oni gdzieś tam biegną. Oj, 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 co ja tu narobiłem? Trochę mi się zmieniła kolejność. Dobra, dać tu. No, dlaczego ty nie przerywasz tego? Leczenie. No zostaw mnie. Kurde, trzeba najpierw tego... No nie, znowu przyzwałeś tego. Dobra. Zostaw mnie. A, dawaj. A, jakiś tam dialog się zaczął gdzieś, ale nie wiem. Dobra, a Atronach mrozu sobie poleciał. No dawaj. Co jest? Zniknął. Czemu ty znikasz? Ja tylko złoto. Bieda. No i dobra, chodźmy dalej. Jakiś tutaj dialog gdzieś słyszałem. Coś tam gadali. Myślałem, że to znowu będą te duchy. Ale nikogo tu nie widzę. Może po prostu przegapiłem niechcący ten dialog. Chociaż nie powinien się włączyć, jeśli nie byłem w tym miejscu. Dobra. Ja widzę, że ja jestem na miejscu. To na pewno będzie trochę walki. Weźmy sobie Atronacha. Dobra, i teraz muszę pozałatwiać tych gości chyba, co oni tam jakąś osłonę trzymają na tym magu. Dobra, pierwszy załatwiony, został jeszcze... Aha, ty załatwiłaś drugiego, został ostatni już. O, tworzę przez ten? Ech, szkoda. Jak się dostać na górę? No... Tędy? O, właśnie. Aż ty skubańcu, zeskoczył. Morokej, okej. Okay. Okej, okay, Morokej. Zmierzmy się. Czuję, że to nie będzie... Chwila. Czuję, że to nie będzie krótki pojedynek. No właśnie. Podejrzewam, że ja wręcz z tobą trochę też nie powalczę. Siema. Gdzie biegniesz? Kurde, jest gość mocny. Dobra. Chodź tu. Na razie mam na tą przewagę, póki stoję przy tobie. Skubaniec trochę mnie poobijał, nie wiem w sumie czym. Jakimiś piorunami. O nie, nie mam też many.
O ty, skubańcu. On mi wysysa chyba manę. Więc użyjmy sobie czegoś. O właśnie. No dawaj, Tronachu, działaj coś tam. Gdzie on jest? Skubańcu, spadłeś. Dobra. Czy mam miksturkę na życie? Gdzieś się zebraliśmy. Nie chcę się już ładować many i leczyć się tam gdzieś na boku i znowu do niego podbiegać. Czy to mi wystarczy? Oj, coś podejrzewam, że to może mi nie starczyć. Dobra, nie chcę zginąć, więc w razie co wyleczymy się w podobny sposób jak wtedy. Szkoda by było zginąć po prostu w takiej sytuacji, jak mamy nad nim przewagę. Dobra, podejrzewam, że mój atronak zniknął, więc mi pewnie nie pomoże skubaniec. Gdzie ty jesteś? No nie uciekaj. No, dobra, mam cię. No właśnie, laska Magnusa. O, wchłania 20 punktów magii na sekundę. Jeśli cel nie ma już magii, wchłania jego zdrowie. Fajny przedmiot, ale dla magów. O, i jest maska Morokeja. To jest moja druga maska, jaką znalazłem. Kiedyś coś z tymi maskami słyszałem, że było, ale szczerze mówiąc nie wiem, co to było. A jak stąd teraz wyjść? Zobaczę sobie mapę. Tu wygląda, jakbym mógł zanurkować. Czy tędy będę mógł wyjść? No nie mogę wyjść, ale mam kufer. Dobra, tego nie potrzebuję. Już wcześniej używałem takiego toporka. No najbardziej prawdopodobne wygląda mi to miejsce, ale to się nie otworzy. Jak tam przejść? Chociaż górą chyba można przeskoczyć. O właśnie, no nawet są schodki, nie trzeba skakać. No i dobra, mamy dwa kuferki. Ten na pewno sobie zobaczymy. Obytrychy na pewno się przydadzą. Jest duża skrzynia. Burza ognista, to się pewnie przyda. Ebonowy miecz. No, wygląda fajnie. Wezmę sobie go. Głównie dlatego, że chyba mam w talentach, żeby więcej uderzało z tej buławy. Ale mieczem mi się wygodniej walczy, więc to chyba będzie dobry pomysł. Dobra, co ja mogę wyrzucić? Orensztana to sobie chyba zostawię. Ten przedświt sobie muszę do domu zanieść, bo to fajny miecz. Dobra, stąd nic nie mogę wywalić. Przejdźmy do stroju, może stąd coś. To jest do zadania chyba, z tego co pamiętam. To właśnie, to chciałem sobie zostawić i ściągnąć. Chwila, czy ja mam jakieś kości smoków? Ej, chyba nie. Sztabki. Krasnoludzki metal jest chyba dosyć ciężki do znalezienia, więc wolałbym sobie go zostawić. To też jakiś taki materiał rzadko spotykany przeze mnie przynajmniej. O, kubek. Lutnia fina, to wygląda jak do zadania. Kość piodrowa też czyjaś. O, czaszka. Dobra, czarna gwiazda to raczej mi się przyda. Dobra, jeszcze jeden punkt został. Czy ja mogę na przykład nauczyć się
Właśnie. Pouczyć się tych czarów. I super. Pokażcie mi ten miecz. Dobra. Proszę, poznaliśmy mroczny sekret Savosa. Wygląda na to, że poświęcił swoich kolegów z Akademii, żeby tego maga, potwora, czy co to tamkolwiek było, zatrzymać w tym miejscu, a sam uciekł. Trochę przykre, ale no, niestety. Nasz arcymag nie był zbyt dobrym człowiekiem. Czy to jest Ankano? Nie. Myślałem, podobny do niego. Jesteś zagrożony. Obawiam się, że muszę ci odebrać ten kostur. Ankano nie chce, by był w niepowołanych rękach. Aha, i chce też twojej śmierci. No nie, w ogóle. O właśnie, nie musimy ze sobą walczyć. No ty skumańcu, pokażę ci mój ebonowy miecz. O ty, zrobiłeś unik. No nie, jeszcze nie trafiłem go. A, zostaw mnie. Dobra. Skubaniec. Trochę mi tu narobił problemów. Kurde, nie trafiłem go krzykiem, tak to by było już po nim. Dajcie mi... A chwilę. Bo ja chyba mój miecz nie dałem do ulubionych. To usunię z ulubionych, a to weź. O, właśnie. Dobra, chodź tu. Ziomek. Nie wiem, co tam chciałeś powiedzieć, ale no nie zdążyłeś. Dobra, wygląda to, że Ankano faktycznie był szpiegiem Talmoru. Skubany oszust. Jak ty tu wlazłeś? Z dwóch stron były zamknięte drzwi. To było dziwne. No i dobra, wydostałem się już z tych jaskiń. Idziemy do tej twierdzy zimowej, do Akademii. Zobaczymy, co tam dalej będzie się działo.